Jaką jesteś mamą, tak właśnie prywatnie, taka Justyna w domu? Staram się być mamą konsekwentną, ale z racji tego, że teraz wychowuję je sama. Znaczy, to wiadomo, będąc tam żoną sportowca, którego nigdy nie ma, no z racji tego, no zmuszona byłam tak z sytuacją, wyjazdami byłego męża, także, że no, miałam dużą pomoc ze strony rodziny, mogłam na nich liczyć, ale no, jaką jestem mamą? Jestem... Rozpieszczająca mama, czy mama taka? Gdzie? Ja jestem taką mamą, która musi być i rozpieszczającą, i taka, która musi wymagać, chociaż mając nastolatka w domu, czasem mi jest ciężko, ale muszę powiedzieć, że ten mój nastolatek jest bardzo mądry i inteligentny i myślę, że wyrośnie na bardzo fajnego faceta. No a moja księżniczka, no to co? No to moja taka gwiazda, która no jak mama przyjedzie dzisiaj ładnie umalowana, to jeszcze mnie zapyta, gdzie mam piękną suknię i na jakim balu byłam. Dla mnie, no tak, edukacja jest ważna. Także no, staram się bardzo, żeby dzieciaki no, jak najwięcej spędzały przy tych książkach, znaczy jak najwięcej, no, wiadomo, że się nie da, ale że nie tylko gry komputerowe, nie tylko życie w wirtualnym świecie, dlatego też dużo czasu chcę, żeby spędzały na świeżym powietrzu, skąd też te Kuby treningi. To nie jest tylko to, że tam tata skacze i tak dalej. Jest przede wszystkim na tym etapie forma ruchu i przebywania, poznawania nowych kolegów i tak dalej. To jest zupełnie co innego niż znajomości szkolne, prawda? Wyjazdy na obozy i tak dalej. Także staram się, żeby mieli komfort. Ale Kuba faktycznie chce iść w tym kierunku, zawodu tak? Kuba chce. Tak, za każdym razem, jak ktoś pyta, kim będzie w przyszłości, on po prostu patrzy na takim wzrokiem, ale jak to przecież skoczkiem? Tylko, że on jest leniuch, taki leniuch, jeżeli o to chodzi. Mamo, nie idę dzisiaj na trening. Dlaczego? No nie idę dzisiaj, no, głowa mnie boli, noga mnie boli. Ja mówię, Kuba, no to albo trenujesz, albo nie trenujesz. No dobra, jedziemy na ten trening. Ja mówię, no dlaczego nie chciałeś iść? Nie wiem, bo chyba mi się nie chciało, bo wolałem pograć. A jak było? Fajnie było. No i to zawsze jest tak. Ale z dzieciakami, jak to wiadomo, różnie bywa. No czasami trzeba po prostu być stanowczym, no bo oni wiedzą, kiedy mogą na głowę wejść. Wiedzą.